No cześć, dzisiaj nie tylko babykowy gender reveal, ale też długo oczekiwane książkowe polecajki. Doliński odkrywa, że w Polsce jest dokładnie odwrotnie. Jeżeli ktoś się wzbogacił, to prawdopodobnie nakradł. Jeżeli ktoś przeżył jakąś tragedię, no to świat się na nim uwziął, prawda? I to wydaje nam się oczywiste, jak sobie o tym pomyślimy, ale wykazanie tego i zrozumienie potem, że to jest jakby punkt, od którego możemy wyjść, żeby zrozumieć funkcję tych złudzeń. Zaczynamy dzisiaj od wieszania obrazków, bo kupiłam sobie takie dwie przepiękne ilustracje Joanny Wojnikło. I kupiłam też ramki wisku. Tosia! Nie! I haczyki do przyklejenia na ścianę, także takie małe zadanie czeka mnie na sam początek, bo chcę już dokończyć ten przedpokój. Tak za mną chodziły te obrazki, tam jest tak pusto bardzo i nijako. Mamy też nowe lustro, które mam nadzieję w najbliższych dniach będzie powieszone. Chcę doprowadzić to mieszkanie do takiego stanu zero, żeby móc już się zająć w kolejnych etapach pokojem i w ogóle meblami i w ogóle rzeczami dla dziecka. Obie te ilustracje w ogóle możecie już kojarzyć z moich wizualizacji mieszkania. Pamiętacie, jak mieszkanie projektowałam, prawda, wymyślałam i wtedy właśnie te ilustracje wisiały na tych wirtualnych ścianach mieszkania. No ale musiało dużo czasu zająć, zanim dokładnie zmierzyłam, jaka ma być wielkość tych ilustracji, które, gdzie, dopasować do nich wszystko. No, nareszcie mamy ten moment. A po drugie, zawsze kupowałam ramki na obrazki w Ikei. I tu na przykład widzicie, to też jest ramka z Ikei, ale chyba akurat ją dostaliśmy. Nie wiem, bo zawsze tak było po drodze. A właśnie Asia Wojnikło podpowiedziała mi, żeby sobie skoczyć do Jiska. I uważam, że to jest super opcja, bo dużo bardziej mi się te ramki... Są takie bardziej minimalistyczne i bardziej przypominają drewno. Może nawet to jest coś drewnopodobnego albo samo drewno. Jedyne co, to nie ma tutaj paspartu, więc będę jakoś wymyślać tutaj, co mogę zrobić, ponieważ te obrazki są mniejsze niż same ramki. Właśnie chciałam je z taką przestrzenią na potencjalne paspartu dopasować. I remember the days, all those years ago that never fade away. And I remember your face. When you hit the ground, I can recall the time and place. Jak dla mnie te obrazki wyglądają mega ślicznie i te ramki to jest po prostu jakiś sztos. Okej, fajnie. Tylko że jest to na razie powieszone na słowo zaufania, bo jak próbowałam zamknąć drzwi bardziej energicznie, to widać, że ta ramka lekko odwiewa tutaj, więc poczekam na Kamila, może on to z góry jakoś, ja nie potrafię tam jakoś zobaczyć za tę ramkę, jak ją powiesić lepiej. Dobra, jest dobrze. Drugi obrazek będzie o tutaj, więc też myślę, że fajnie się wpasuje. W ogóle one są takie urocze, że widzę je w każdym spokoju w tym domu. Do w miarę dokończenia tego przedpokoju wystarczy już tylko powiesić to cudo. Bardzo fajne lustra znaleźliśmy też w jednym sklepie. Linki Wam zostawiam w opisie do rzeczy, które pokazuję w filmie. Ja widzę potem te komentarze. A gdzie coś tam? A gdzie kupiłaś coś tam? A skąd coś tam? Opis. Bardzo się już naprawdę nie mogę doczekać, aż w tym pokoju właśnie gościnnym nie zaczną się pojawiać łóżeczka, przewijaki i takie rzeczy. I mam już swoje typy podpatrzone. Waham się między dwoma łóżeczkami. Jedno z nich ma opcję kiwania, takiej jakby kołyski, którą można blokować. Drugie nie, ale ma, nie wiem, wydaje mi się trochę solidniejsze. No więc trudne dylematy, szczególnie jeżeli
to jest pierwsze dziecko i nie mamy zielonego pojęcia, wiecie, co się sprawdzi, co jest najwygodniejsze i rozpytujemy oczywiście przyjaciół, robimy researche, ale też nie ma co narzekać, bo jeszcze mamy ponad 3 miesiące takiego czasu, myślę, w miarę spokojnego, tylko że ciągle myślę o tym, że jeszcze mam siły, jeszcze się dobrze czuję, jeszcze jestem naprawdę super mobilna, a pod koniec ciąży może być dużo gorzej i nie chcę na wtedy zostawiać takich rzeczy. Niemniej najsłodsza góra na świecie już czeka na szafę, której jeszcze nie ma. Szafę bąbelka, która będzie stała o tutaj. I ją też już raczej mamy wybraną, ale no nie ma jeszcze całkowitej pewności. Plan jest taki, że przez pierwszy rok, dwa lata zobaczymy jak, ile, a na pewno na samym początku ten pokój wciąż jakby częściowo tu będą moje graty, moje sprzęty, bo nie mam ich gdzie w ogóle dać. To będzie w ogóle trudne wyzwanie, bo zacznie brakować jednego pokoju, mega. Co do ubranek, to jest mój hit. Te skarpetki. Mam też moje pierwsze zdobycze na Vinted. Poleciła mi koleżanka, żeby sobie je kupić. Joho. Mam też już serię takich bodziaków kopertowych, bo już wiem, że kopertowe ubranka są najwygodniejsze. Ostatnio mieliśmy z Kamilem mega bekę, ponieważ nie wiem, zamroczyło mnie. I zaczęłam, patrząc na te body właśnie, zaczęłam się zastanawiać, mówię do Kamila, Kamil, ale może jeszcze jakieś majteczki są potrzebne? Czy dziecko nie nosi majtek? Czy właśnie jakiejś takiej bielizny, żeby mieć po prostu pod tym body? I Kamil tak patrzy na mnie i pyta się, Jola, serio? Czy to jest prawdziwe pytanie, czy mnie wkręcasz? Jakby, tak, uświadomił mnie, że jakby pampers zastępuje majtki, także przypomniałam sobie, że faktycznie małe dzieci noszą pampersy, także jesteśmy na tym levelu. Chciałam, żebyście byli świadomi tego, bo to jest ten poziom jakby wdrażania się w temat. Ale zaczęłam też robić na drutach właśnie pierwszą rzecz dla dziecka. Już z myślą o zimie, więc to już jest kolejny, to będzie rozmiar między 3 a 6 miesięcy. Więc już zupełnie kolejny i dużo, dużo większy, aż mi jest dziwne to sobie wyobrazić, że ktoś, kto jest w moim brzuchu i nie wiem ile ma teraz centymetrów, za te pół roku, tak? Jakoś pół roku z hakiem będzie w ogóle tak duże. A robię body w takim musztardowym kolorze, no przecież widzicie to? Przecież to jest ogromne, to jest po prostu ogromne. To body dokładnie będzie wyglądać tak. I mam także już włóczkę na taki sweterek zapinany z przodu, też 3 do 6 miesięcy i on będzie różowy, śliczny w ogóle kolor. No a skoro o ubrankach, kolorach i krojach mówię, no to chyba czas najwyższy porozmawiać o płci, bo to jest kluczowy temat, prawda? Tosia, siostrzyczkę czy braciszka byś wolała, powiedz? No ale szczerze. Powiedz szczerze. Wyglądasz, jakby ci to było obojętne, naprawdę. No więc zrobiłam w tym niebagatelnym temacie, oczywiście jako doświadczona, prawda, influencerka, ankietę na Instagramie, no bo co się robi, prawda, żeby się dowiedzieć, jaka jest spodziewana płeć waszego dziecka. No co robicie w takiej sytuacji, jeżeli jesteście ciekawi, co ludzie myślą? Pytacie się ich na Instagramie, przecież każdy tak robi. I wyobraźcie sobie, 72% moich obserwatorek i obserwatorów, a to oznacza 5445 głosów. Tyle osób obstawia dziewczynka. Ale nie zgadliście. Nie będzie to dziewczynka, będzie to chłopiec, który wychowa się, słuchajcie, w domu z różowymi ścianami. No koniec świata. Co to się stanęło? A tak już zupełnie serio, na początku było to dla nas zaskoczenie, bo nie wiem dlaczego, nie wiem co myśmy mieli w głowach, nie wiem na jakiej podstawie, ale
wyobrażaliśmy sobie dziewczynkę. Ja dlatego, że po prostu jestem kobietą, więc jakoś tak się naturalnie to wydaje, że moja mama miała mnie, moja babcia miała moją mamę, moja prababcia miała moją babcię. I w ogóle też jestem z takiej linii najstarszych córek, najstarszych w rodzeństwie mam. Moja prababcia była najstarsza w rodzeństwie, jej pierwszym dzieckiem była moja babcia. Moja babcia była najstarsza w rodzeństwie, jej pierwszym dzieckiem była moja mama. Moja mama była najstarsza w rodzeństwie i pierwszym dzieckiem byłam ja. Po stronie taty to wiadomo już tak nie wygląda. No ale tak jakoś, wiecie, w głowie zawsze miałam, że będę mieć córkę, czy że ta córka, że to jest jakoś takie naturalne w tym kontekście. Jakoś myślałam o macierzyństwie. Oczywiście zakładałam zawsze, że będę mieć więcej niż jedno dziecko, ale to już jest zupełnie inny temat. Tymczasem Kamil z kolei bardzo dobrze dogaduje się z kobietami. Większość ma koleżanek, przyjaciółek. Oboje tak mamy, że mamy więcej w ogóle wokół nas kobiet niż facetów. Też mamy super przyjaciół, mężczyzn, super w ogóle ludzi, ale po prostu jest ich mniej. I Kamil miał takie przekonanie, że no łatwiej mu się dogaduje z kobietami, jest to bardziej dla niego jakoś intuicyjne i jakoś tak w głowie sobie wyobraził, że wiecie, córeczka tatusia. No i kiedy w grudniu jeszcze się dowiedzieliśmy, bo właśnie jeszcze chyba w 11, 12 tygodniu ciąży przyszły wyniki, to w ogóle w tą noc albo kilka nocy wcześniej ja miałam sen, że rodzę dziecko i że urodziłam chłopca z niebieskimi oczami. To jest swoją drogą chyba genetycznie mało prawdopodobne, ale we'll see. I Kamil też w podobnym czasie, ale wcześniej niż ja, miał sen o chłopcu z niebieskimi oczami, więc to było takie ciekawe, no ale myślimy, no sen, no sen jakby nic nie zmienia. No, ale ten sen był taki mega intensywny, bardzo emocjonalny, taki głęboki, taki... Taka przytomna byłam w tym śnie i w ogóle dużo dziewczyn też mi pisze, że w ogóle w czasie ciąży też mają takie mega mocne sny i niemal co noc. W tym śnie, jak się urodził ten chłopiec, to ja, oblała mnie taka po prostu taka mega, mega silna fala, wiecie, miłości i pewnie czegoś na kształt tego, co się czuje. Po porodzie też wiele kobiet mówi o takim właśnie doświadczeniu jakiegoś mega szczęścia, mega miłości. Oczywiście nie mówię, że to jest jakaś zasada, bo wiecie, różnie też bywa po porodzie i różne są sytuacje, różne są stany psychiczne. Niemniej, no po prostu tak miałam w tym śnie, że totalnie zachwyciłam się tym jakby, wiecie, tym dzieckiem po prostu, tym małym człowiekiem. I w ogóle to, że to jest chłopiec, jakoś zobaczyłam w zupełnie nowym świetle, w zupełnie nowym wymiarze, jako coś no, cudownego, coś takiego nowego i świeżego. I też nawet sobie tak myślę, no właśnie z racji też takiej mojej rodzinnej historii, że to jest naprawdę super, że będziemy mieć syna. Że to będzie takie zupełne przełamanie jakiegoś, wiecie, generacyjnego przekazu z matki na córkę, z matki na córkę, z matki na córkę. I że to będzie takie ułatwienie dla mnie ze względów, nie wiem, psychicznych czy emocjonalnych, żeby nie przenosić na to dziecko swoich własnych jakichś tam kompleksów, lęków, bo psychologowie, z tego co czytałam czy słuchałam, mówią, że to jest w ogóle taki mechanizm, że kobiecie, która właśnie ma córkę, częściej się takie rzeczy odzywają, czy że mogą się odzywać. Ja wiem, że mogę mieć takie tendencje. Bardzo jestem wobec tego już, no jestem już świadoma i chcę być, wiecie, ostrożną i taką, no świadomą mamą, która jakby oddziela to, co sama ma w głowie od tego, że to jest nowy człowiek, który jest zupełnie inny. Ale gdybym miała córkę, która jeszcze byłaby bardzo do mnie podobna, czy w jakichś aspektach szukałabym tych jakby podobieństw, że jakoś przenosiłabym na nią właśnie jakieś swoje wizualizacje, swoje wspomnienia, swoje doświadczenia, możliwe, że byłoby to w jakiś sposób po prostu trudniejsze i musiałabym, nie wiem, na jakąś większą pracę włożyć nad sobą. A jeżeli to będzie chłopiec, to może będzie minimalnie prościej. Czy to jest prawda, co ja mówię, czy tak będzie? Kurka, kto wie, nie mam pojęcia. Jestem, jeżeli chodzi w ogóle o ten temat macierzyństwa, totalnie otwarta na
pracę nad sobą i na to, że wiele razy przez kolejne nadchodzące 20 lat, a może i więcej, wiecie, będę miała różne wyzwania, z którymi poradzę sobie lepiej, poradzę sobie gorzej, w których będę mogła skorzystać właśnie z wiedzy kogoś mądrzejszego, czy z właśnie z konsultacji z psychoterapeutą. Więc jak dobrze, że żyję w czasach i że w ogóle mam też taką możliwość, że jak zaczyna coś się dziać właśnie niepokojącego czy trudnego, to mogę skorzystać z pomocy i nie jestem w tym sama i nie muszę, wiecie, bazować tylko i wyłącznie na sobie. Luksus! Jest już prawie druga. Chwilę sobie tutaj jeszcze podrabiam to body. O czwartej jeszcze mam psychoterapię moją, ale ogólnie udało mi się właśnie rano popracować jeszcze, przygotować inne rzeczy. W ogóle też dzisiaj z samego rana miałam badania krwi, więc dzień pełen wrażeń. Jestem już trochę dalej. Widać teraz, na czym to ma polegać, gdzie łapki, pod łapkami już idzie dalej body. Zaczyna to po prostu nabierać kształtów, jest takie słodkie. No i też przyjemnie się robi takie małe rzeczy w ogóle. Boże, gdybym miała robić duży sweter z tym wzorem, to by było takie dużo cięższe, a że to tak szybko widać efekt. Nice. Początek, wiecie, nowego etapu włóczkowego. Zosinku, już jestem, kochanie. Już jestem. Strasznie mi się ciężko z rana zbierać w tej ciąży i nieraz dopiero o 12-13 mam taki obudzony mózg, obudzoną głowę i do tej godziny, jasne, zrobię rzeczy, ale nie z taką lekkością, nie z taką łatwością jak normalnie. Więc zaczynam dzisiaj nagrywać właśnie około 13. Outficik, oczywiście. Moja bluza, zrobiłam ją w wakacje. Ona jest bawełniana, dlatego bluza, a nie sweter, tak sobie ją nazywam. Underste, tak się nazywa. I uwielbiam ten kolor, więc tak cute się w niej czuję. Powiem Wam, że często miałam takie komentarze, że robię strasznie krótkie te swetry czy bluzy, ale ja się tak dobrze czuję w takich krótkich. I myślałam, że w ciąży to się zmieni, ale nie, w ciąży też się super właśnie w takich krótkich czuję. Wręcz żałuję, że ten biały sweter jeden zrobiłam taki dłuższy, ale może go sobie w przyszłości skrócę, nieważne. Chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, czy zacząć od powiedzenia w ogóle o książce, którą ostatnio zaczęłam czytać. Wspomniałam o niej na Insta. Tytuł książki taki trochę ciężki, bo Traumaland. Czytam na Kindlu Traumaland, Polacy w cieniu przeszłości. To jest profesora Bilewicza, profesora psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Z tego, co czytałam, on jest też w ogóle badaczem w temacie uprzedzeń społecznych i takiej właśnie i psychologii indywidualnej, jeżeli to się tak nazywa, ale też z tego, co rozumiem z tej książki, w dużej mierze psychologii społecznej. I napisał książkę, która bardzo pomaga zrozumieć nasze społeczeństwo i nasze indywidualne emocje związane z krajem, z Polską, z tym, jak się o niej mówi, jak my rozumiemy naszą historię, jak ją widzimy, jak się czujemy w tym kraju, jak reagujemy na to, co się dzieje, kiedy się o nim mówi, ale też o tym, co się dzieje w polityce. Może część z Was pamięta moją fazę na książkę Andrzeja Ledera Prześniona rewolucja. No to jest taka moja jedna z najważniejszych książek, takich życiowo, bardzo ważnych dla mnie, ale jest napisana bardzo ciężkim językiem. Wiem, że jest to zupełnie zrozumiałe, że dla wielu osób po prostu bardzo męczącym językiem. Andrzej Leder tam analizuje trochę, no nawet bardzo, od innej strony
takie emocje nasze społeczne Polaków i to skąd i dlaczego my się tak czujemy, a nie inaczej. A Bilewicz wychodzi z trochę innego punktu, mianowicie, że coś z bardzo ciekawą tezą, co jest tym, co łączy Polaków? Co sprawia, że my wszyscy jesteśmy w ogóle... Co nas w ogóle tutaj łączy w tym kraju? No bo tak, status społeczny... Niby wszyscy od chłopstwa, czy w większości jesteśmy z chłopstwa, ale też nie wszyscy. Także tutaj jest różnie. Zamożność bardzo różna. Kulturowo też jednak w każdej części Polski się bardzo różnimy, że jest bardzo dużo różnic między Polakami. A tym, co nas łączy, jest doświadczenie traumy wojennej i mowa tutaj szczególnie o II wojnie światowej. Oczywiście nie doświadczenie bezpośrednie, no bo ja się urodziłam w 90 roku, więc jakby na szczęście mnie to ominęło, ale takie doświadczenie rodzinne, czyli na przykład dziadków, pradziadków, czasem rodziców. Bilewicz wraca, bo ja jeszcze nie przeczytałam do końca tej książki, ale Bilewicz wraca do w ogóle badań nad nastolatkami i nad dziećmi po II wojnie światowej, ponieważ okazuje się, że niesamowicie zmieniło się psychika Polaków i ich emocjonalność właśnie po II wojnie światowej. Przeciekawy jest to dla mnie temat, bardzo Wam polecam tę książkę. Ostatnio też przeczytałam, jejku, świetną, to jest małe słowo, tak poruszającą powieść Zyty Rudzkiej, Ten się śmieje, kto ma zęby. Przez pierwszą część tej powieści miałam takie, kurka, o co tutaj chodzi, bo to jest o takiej babeczce w późno-średnim wieku, tak sobie ją wyobrażam, nie pamiętam, czy w książce było napisany jej wiek, ale tak sobie ją wyobrażam, koło 60. Jest taką, wiecie, herszt, tak się mówi, babą, taką mocną kobitą, wulgarną dosyć w przekazie. Tak w ogóle w sumie ciężko ją momentami lubić. Poznajemy po prostu świat takiej kobiety, ubogiej dosyć, ale z niesamowitym jakimś kapitałem życiowym i osobowością, takiej mega mocnej, takiej, wiecie, hop do przodu, oczywiście też z różnymi tam ciężkimi doświadczeniami, ale która totalnie jakby wierzy w siebie i w ogóle przedziwne doświadczenie. Do samego końca poznajemy kolejne warstwy tej kobiety, którą w ogóle poznajemy zaraz po śmierci jej męża. I ona organizuje ogólnie jego pogrzeb, ale to w jaki sposób to robi i co ona przeżywa w związku z tym, jakby wymyka się każdemu możliwemu stereotypowi, który można sobie wyobrazić. Kącik kulturalny mogę zakończyć. Widzę też te komentarze czasem właśnie, że już nie mówię tak dużo o książkach i tak dalej. Słuchajcie, spokojnie. Czuję, że wraca mi vibe na czytanie książek. Właśnie, teraz przeczytałam te książki. Przeczytałam Irlandia wstaje z kolan Marty Abramowicz. W ogóle wow, to też jest świetny reportaż. Mam na liście kilka bardzo fajnie się zapowiadających książek, więc cierpliwości. Ja myślę, że jeszcze tej wiosny jakieś fajne podsumowanie książkowe na moim kanale się znajdzie. Dajcie znać w komentarzu, czy w ogóle jeszcze na nie czekacie, czy już nie. Czy już się pogodziliście z tym, że same vlogaski. Bardzo w ogóle muszę, bardzo potrzebuję wysprzątać łazienki, bo już dzieją się tam straszne rzeczy. Także zapraszam Was na tę niebywałą przyjemność towarzyszenia mi w tej czynności. Wystarczy w jakiś nieświadomy sposób zwrócić uwagę Polakom na jakieś traumatyczne wydarzenia z przeszłości i nagle wzrasta na przykład u nich, nie wiem, tendencja do wyjaśniania teoriami spiskowymi jakiejś rzeczywistości, czy wzrasta nieufność. Zostań ze mną, tak jak stałeś, żeby zobaczyć. Jaram się teraz tym obrazkiem, bo jednak przewiesiliśmy go na taką rzepę, bo można takie przyklejane haczyki mieć albo przyklejane rzepy. I na tej rzepie to się tak trzyma, że normalnie nie wiem, co by się musiało stać tutaj, żeby spadło. Możemy zrobić test. Nie, dobra. Test drzwi? Nie robimy test drzwi? Ja, bo jak Kamilowi pokazywałam, jak na tym haczyku tak mocno walnęłam drzwiami i spadł cały ten obrazek, więc... Nie chcemy tego powtórzyć. Ale muszę przyznać, że ta rampa jest bardzo, bardzo ładna. No i jest bardzo tak, taka jakby niewysokiej jakości, jeśli chodzi o ten plastik, coś tam, no tak, ale jest tak, bardzo ale ładna wygląda bardzo i estetycznie. Ale kocham, te grafiki są tak, tak śliczne, tak, że po prostu za każdym razem idąc do toalety będę miała podjarka, że to są po prostu. No, jest naprawdę piękna ta graficzka. A i nasze kolorki. Tak niewiele trzeba do szczęścia.
jest. Nasze kolorki. No, chociaż jedyne co to zobaczyłam to, że to jest różowy na różowym, że jeszcze lepiej byłoby jakby ten obrazek, on by jeszcze lepiej wyglądał na zielonej ścianie albo na białej. Ale dobra, i tak wygląda super. Mamy w ogóle taką śmieszną sytuację, w ogóle wspaniałą, ale śmiesznie się bardzo zaczęła, bo wyobraźcie sobie, no my to ogólnie jeszcze nie znamy znajomych, sąsiadów, jakoś tam po prostu z widzenia, ale no my zauważyliśmy, że obok nas mieszkają nasi rówieśnicy, więc od razu tak, że o super, może nie wiem, się poznamy jakoś z biegiem czasu. No ale ja zaszłam w ciążę, to tak siedzieliśmy w domu ogólnie, ale parę razy Kamil właśnie spotkał tego sąsiada, czy w ogóle sąsiadów, i jakoś tam im mówił, że kurczę, strasznie chętnie byśmy was zaprosili do nas na kawę i musimy się w ogóle spotkać, no i tak wiecie, musimy się spotkać. No i w pewnym momencie, już mi tak tego gadania było parę miesięcy, i znowu Kamil spotkał sąsiada i to tak drzwi w drzwi obok nas. I Kamil mówi, jejku, wiesz co, tak mi głupio, że tak za każdym razem, co Cię widzę, to Was tak zapraszam, a ostatecznie nie zapraszam. Ale Jola jest po prostu w ciąży i no i tak się źle czuje i tak dalej, i tak dalej. A ten sąsiad mówi, o, to gratulacje, moja żona też jest w ciąży. A Kamil mówi, co Ty gadasz, no i ten sąsiad mówi, a kiedy macie termin? No i Kamil tam mówi, kiedy mamy termin. A ten mówi, a my mamy tydzień wcześniej. No i Kamil się pyta, a jaką płeć właśnie dziecka macie? I sąsiad mówi, chłopca. I to jest w ogóle przechicior, że wyobraźcie sobie, że taka sytuacja, że się okazało, że nasi najbliżsi sąsiedzi, w ogóle są, już się spotkaliśmy, udało nam się zgadać. Mega, mega sympatyczni ludzie, fajni. I właśnie też będą mieć no, równolatka, po prostu super kolegę dla naszego syna. Więc dwóch chłopaków drzwi w drzwi, w ogóle zarąbista historia, mega, mega, mega to jest fajne. I w ogóle strasznie mi się tutaj dobrze mieszka, nawet pani w aptece już mnie kojarzy i jak coś sobie u niej zamówię, no w sensie z recepty na przykład nie mają na stanie i trzeba następnego dnia odebrać, to ta pani już mnie widzi, już wie, że to jest dla mnie, no kurczę, jest to tak sympatyczne. Nie miałam nigdy takiego doświadczenia, nie wiem czemu, może dlatego, że jak mieszkaliśmy w mieście, to w centrum miasta, a jak na wsi, to też tak trochę, nie wiem, pewnie różne tam wątki, jakoś nigdy się nie zasymilowaliśmy aż tak bardzo, jak mam wrażenie, tu zaczynamy się asymilować już po, no przecież nawet rok nie minął od mieszkania, bo wprowadziliśmy się w maju. Wow.